Dobra, cześć, witamy wszystkich. Jesteśmy na jeziorze Szpęgawsk Południowe, czyli Rywałt. Czyli tak zwany Rywałt, jak tutaj dla miejscowych. Większość ludzi mówi na to Rywałt. No większość ludzi mówi Rywałt na to, tak. My tak samo, bo jesteśmy miejscowi prawie, że tubylcy. No nie, no to jest taki dzisiaj szybki wypad, to jest już po południu. Dzisiaj musieliśmy być w pracy, także bardzo późno jesteśmy nad tym jeziorkiem. Pogoda się psuje, oczywiście, jak zawsze wyjeżdżamy na ryby, wiatr i te sprawy, to jest normalna rzecz, tak jak u nas. No Jacek tutaj próbuje na spławik, ja próbowałem mikrojigiem i na ochotkę Berkeleya udało mi się trafić płotkę, taką 10 cm, super wielka. No cóż wam jeszcze dodać. Wzięliśmy sobie tutaj jeszcze jakieś spinningi, ale chyba dzisiaj to będzie tylko i wyłącznie chyba na białą rybę. No ja tutaj może tym mikrojigiem, może jakiegoś okonia trafię, no nie wiem, no zobaczymy. Jacek ma odległościówkę. Ja mam wzięte jeszcze tutaj sobie bolonkę 5-metrową. I dzisiaj to jest taki bardzo szybki wypad na ryby. Może coś da. Po południu tak nie byliśmy już długo, nie? No po południu na rybach. Może będzie coś innego, inaczej. To jezioro jest bardzo płytkie, mocno zamulone. Kiedyś tutaj można było bardzo ładne karasie dostać, szczupaki. Nie wiem, jak to teraz jest ze szczupakami. W ogóle tak jest, z żadnymi rybami nie wiemy. No z żadnymi ogólnie nie wiemy. No przeważnie tutaj były były karasie łowione, nie? Karasie, czy też dzikusy tam nazywają te, nie? Bo tych złotych chyba nie tutaj, co? Przeważnie te dzikusy, nie? Chyba. Ja nawet nie wiem, już nie pamiętam. Ja nie zwracałem zbytnio na to uwagi. No liny też tutaj poławiali, nie? Chyba masz branie, bo to tak przytapia. Sam nie wiem. Naprawdę, tu jest bardzo płytko. Jakieś pół metra. Pół metra w porywach do paru metrów. No maksymalnie chyba 2,5, tak? To jest chyba na tym jeziorze. Czy, ja nie wiem, czy no, 3. To tu nigdy nie pływałem, ale wiele głębokości nie ma. No nie jest. Jacek ma branie, się przymierza do strzału, do zacięcia, ale no nie wiem, to na kamerze pewnie nie będzie tego widać. Co chwilę przytapia. I na co łowisz? Kukurydza? Jednak kukurydza i patrzy białe, ale. Aha, i białe robaczki. Ciągle jeszcze żyłkę. No bo wiaterek jest, nie? Oczywiście zawsze jak jedziemy na ryby, to jest, robi się wiatr, robi się nieciekawie. Ogólnie nie byliśmy na tym jeziorze już parę lat chyba, co? Tak, żeby łowić sobie, bo ty byłeś tak tam sprawdzić tylko, nie? No, tak tam kiedyś coś tam byłem, ale to tam jakaś Ja nie byłem tu parę lat, tutaj jest wszystko zarośnięte, tak jak widzę, kiedyś łowiliśmy tutaj, tutaj gdzie łowimy, to łowiliśmy z brzegu, rzucaliśmy tutaj na wodę. Teraz jest wszystko dookoła. Całe jezioro na wodzie było znów zarośnięte tam tą mertą, nie mertą, że jak to tam się nazywa. No i brały szczupaki, okonie i tak dalej, a teraz znów na wodzie w ogóle nie jest zarośnięte. Nie wiem, jak to się stało. No ale też i ryba jakoś nie bierze, nie wiem czemu. No to jak na wodach PZW. Tak, dodajmy, że to jest woda PZW. Aha, no tak. Bo chyba trzeba będzie to mówić, gdzie jesteśmy, na jakiej wodzie. Coś mi tam obkubało, ale tam. No na pewno nie było nic wielkiego, nie? No ja nie... samo branie było, jakie było i... To może te płotki 10 cm, co ja złowiłem na mikrojiga. Mam nadzieję na jakiegoś karasie tutaj sobie powalczyć trochę. Ja myślę, że przepłyniemy tam, gdzie nie wieje, bo... No są problemy tutaj ze spławikiem, no, oczywiście jak jest wiatr zawsze. Bardzo jakiś... Bardzo delikatny spławik. Ile 1,5 grama on ma? On jest z dociążeniem, ale sam obciążenia poza obciążeniem spławika to ma chyba 1 gram, czy niecały. To tak trochę mi tutaj... No widzę, że jest taki bardzo smukły i... No. Bardzo delikatny. No bardzo delikatny, no są jeszcze delikatniejsze, no, no ale... Są, no ale ten jest też dosyć... No ale ten jest też tak tutaj płytko. Właśnie ten problem jest z tą głębokością, nie? Tu może być...
tam pod tymi trzcinkami, gdzie Jacek łowi, to może być tam ze 40 cm wody tylko, nie? No, pół metra tak chyba. No, maks do pół metra. No jest, bo tam tak sprawdzałem, że tak. To jest. Masz wygruntowane? No oczywiście, wiesz, o ile w mule jeszcze się nie topiło, nie? No tak, no tutaj to jeziorko ma to do siebie, że naprawdę ma strasznie dużo muł. Tak jak na koszyki z brzegu łowiliśmy, to takie 5 gram to było maksymalne. Cięższych żeśmy nie używali chyba, nie? Po prostu zatapiały się w tym mule. To... No ja tam praktycznie robiłem zawsze, raczej łowiłem, że prawie, że bez obciążenia, nie? No tam maksymalnie 5 gram, no. Tyle ile ważył ten sam koszyk, nie? Także tu łowiliśmy tylko i wyłącznie na taką gramaturę koszyków. No bo się nie dało, po prostu nie dało się inaczej. Wszystko grzęzło, nie? W mule i nie miało sensu to w ogóle ten. No właśnie, najdłuższa rurka splątaniowa, żeby to jakoś utrzymywało na zewnątrz, na tym mule. Na tym mule, na powierzchni mułu, nie? No ja już jedną płotkę mam, także... Jasne. No i chodzi. Ale okonek. Mam okonia. No nie jest to gigant. Ale okoń. Gatunek okoń. No bardzo dobrze, że są takie okonki, bo skoro są takie małe, to i są większe. A jak nie ma, to będą. Jak nie ma, to będą. No ile on ma? Jakieś 10-12 cm. Okoneczek. Fajny. Mikro jig. Tylko że teraz zastosowałem najzwyklejszy haczyk. Wziąłem jakiegoś gotowego przyponu, nawet nie wiem, żyłka, przypon jest z żyłki 14, haczyk jest chyba 10, czarny i śrucinkę, nie wiem czy to będzie widać, śrucinka jest jakieś 1,5 cm od haka i w ten sposób łowię teraz. Murmyszkę dałem sobie spokój, bo widziałem, że lepsze efekty właśnie są na zwykły haczyk i śrucinka przy tym. Chociaż na murmyszkę też coś tam skubało, nie? Ale to mi się jakoś lepiej sprawdza. Tego lewsza wtedy, widzisz, złowiłem, nie? No tylko wtedy miałeś na haczyku zaciśnięte, nie? Wtedy miałem zaciśnięte na węźle, gdzie haczyk był wiązany, nie? A teraz odsunąłem troszkę. Możliwe, że jeszcze dalej odsunę. No, może być, dobrze. Tak jak ja z początku łowiłem. Dużo mi wisz, mnie jakoś tam... chciało, tylko że ja na tych mikrodzikach jakoś tam... No mi jakoś to pasuje, nie wiem. No w samych trzcinkach się ładne ryby rzucają, ale w samych trzcinach one są nie do dostania. Nie ma takich szans w ogóle. Nie ma nic. To jest w samych trzcinach, centralnie. Tam w gęstwinie, jakby to powiedzieć. Powiedz, czym im dogadzasz. Zwykłą. Taką zwykłą, czyli jaką? Tylko zaneta jakaś tam najprostsza i tam takie jakieś granulaty, tam jakieś peletowe, ale... O, dobra. O, branie miasz. O, zobacz. Pelet trapera, tak? Wanilia. To jest ten, co żeśmy kupowali. No, tak. Wtedy tam za te groszaki. No. Ja mam ten czerwony, truskawkowy. No to mam, no. Ja już chyba ten... Ale masz branie, ja zobacz, jak jedzie. Nie, to nie jedzie, to żyłkę ściąga. Tak? Aha. Jesteś pewny? No, tak mi się przynajmniej wydaje. No teraz chyba się obracamy. Ja na pewno. No, nie. Branie jest. I na co? Na białe robaki. No. No ja tu próbuję mikrojigiem, ale niestety nic. No i coś tam ci skubię. No, tam skubię, a to jakieś tam. To są te 10-centymetrowe płotki pewnie. No. Jak do tej pory nie mamy nic. Ogólnie. Jeden okoń, jedna płotka, nie? Płoteczka, o Jacek ma tam branie. Jest bardzo delikatne, jakby przesuwało cały spławik tylko, nie? Ani to pod wodę nie chce wziąć, ani taka zabawa jakaś. No, płoteczkę tam ciągnie. No, to są te... I... No tego drobnego tu jest naprawdę mało, mówię dużo.
takich tam po 3-5 cm, to tego jest tutaj, nie? W brud. I one może tam przesuwają tę całość. Jest branie. Jaki potwór, Jacek złapał potwora. Masakra. A największa dzisiejsza ryba. No, ryba dnia bym powiedział. Moja ta pierwsza płotka była troszkę mniejsza. No, no dużo mniejsza. No dużo mniejsza. A okoń nie wiem, okoń podobny. O, jeszcze spadła. I na białe robaczki. Jak one tutaj mają jasne płetwy, nie? No taka woda jest tutaj taka. Dobra, powiedz coś. Jak zakończymy ten dzień? No, zwiniemy się i pojedziemy do domu. Oj, jak widzicie, chyba dzisiaj znowu fiasko. No ale tak to jest, o takich niespodziewanych wyjazdów na 2-3 godziny. Pierwszy raz tam. Jakbym miał branie, ale nie wiem, nie jestem tak pewny. No to jest oczywiste wręcz prawie. Ja to zawsze powtarzam. Ryby będą dopiero jak będziemy, im dłużej będziemy na łowisku, nie? Im częściej będziemy jeździć na te ryby. No takie raz na tydzień. No częściej na to samo miejsce, tylko że po prostu no. To się później też nudzi. To jest długie to, że... Nie lubimy jeździć w to samo miejsce ciągle. No, taka monotonia wtedy to jest, nie? Faktycznie wtedy są efekty i tak dalej, no ale po prostu my lubimy tam jakieś tam różne wyzwania. Bo ktoś też nam napisał, że na Starym Lesie jakie ryby się łowi, nie? Przesłał no, zdjęcie. Łowią, no, nie, no łowią i na pewno chodziło to o kolegę Jurka, no. Który jest tam stałym bywalcem. Można by powiedzieć, że tam mieszka. I całkiem możliwe, że złowił takie ryby. Nie twierdzimy, że nie. Ale on tam prawie, że mieszka. No także, no sami widzicie, to częstotliwość, kurczę, przebywania nad wodą, no przekłada się na ilość złowionych ryb. Nie? Ja powiem, że mnie tutaj nic nie bierze. Jak na gówno łapiesz? Nie na gówno, tylko na ochotkę Berkeleya. Za ogromne pieniądze kupiona. Świstasz tu cały czas tylko i się dziwisz, że ryby nie biorą. O, świstasz. Tam świstałem i ryby brały. A ty co? A ty huczysz. No, ja raz taki czas. No. Ale jak głośno. A ja świstnę, cicho i... O, ty tak? O. Nie, nie widzę. Tak zatniesz i nie będzie ryby. Ale idzie. Ile ona poszła? Jezus. Masakra. Kolejna płoć. To, że ten jak się coś fajnego wzięła. No fajna płoć wzięła. Taka fajne, sportowa. Fajne branie było. No, taka sportowa płoć była. Chyba wydymać Robin Hooda. Zrobimy zakończenie, co już chyba? No, dawno. Ja mam tyle ryb, że normalnie... Nie wiem, jakie do domu przyniosę. No masakra. Ale cóż tu się było, można było spodziewać takich rzeczy, nie? O, taki wyjazd od strzała i to jeszcze po południu. Na chwilę. No to, że po południu, to tam nie ma nic tam do tego. To nawet no, może to... i nie raz dobrze, ale... No to... Ale tylko chwilę, nie? No, żeby było trochę dłużej. Spodziewałem chociaż jakiegoś małego karasia może, ale no niestety. No też bym tutaj się spodziewał karasia, ale widzisz. Dzień na mikrodżiga. Ja? Wszystko tu złowię. Ja miałem dwa gatunki ryba, ty tylko jeden gatunek. No widzisz. Nie no, karasia na mikrodżiga to chyba rzadkość. Nie chyba wiem, nie chyba nawet. Nie wiem. Ja to ogólnie bardziej miałem chęć tutaj na okonie jakieś tam połapać sobie. Okonie mu płoteczki by brały, no ale widzisz nie chcą. No już nawet tobie już przestało brać. Ile ryb masz i co z nimi zrobisz? Dawno nie zjadłem. Takie sushi sobie zrobiłeś, nie? Dobra, kończymy, nie? No, już tam za dwa razy rzucę i spadamy.
Także dzisiaj znów fiasko. Ładna pogoda. No pogoda ładna, nie? Ryby. Ja miałem dwie. No to razem pięć. Dwie czy trzy, nie wiem, nie pamiętam. Dwie chyba. Płotkę. Płotkę i okolia. No masakra. Ryby biorą jak wściekłe. Nie chcą tutaj kukurydzy. No to są za małe. Kukurydza im przeszkadza, ma tylko białe robaczki. Już teraz ich, teraz są na białe, to też nie bierze, nie wiem. Może poszły spać? No chyba tak. O jeny. Nie, jest, bracie. O, jakie przymulone. No takie słabe. Aż ciężko się patrzy, tak jest, nie? Dobra, powiedz coś na zakończenie. Jeździcie, łówcie i cieszcie się z tego, jak to bierze. To prawie jak w kościele mamy teraz. Idźcie, rozmnażajcie się. Kurde, ale takie słowo na niedzielę dzisiaj bym powiedział. Chociaż dzisiaj jest sobota. Jutro niedziela, to już jest tam. To już blisko. O Jezu, idźcie, rozmnażajcie się. Chodźcie, łówcie. No pewnie, że tak. Mają łowić tutaj porządne okazy. Nie jestem w stanie zaciąć tego. O jeny, ale prawie zanurzyła cały spławik, ale nie udało się. No tam był ten pomost, to o niego walczyli. Tam, nie wiem, to nie będzie widać tutaj na kamerze, ale tam po drugiej stronie, tam gdzie jest ten dom, tam jest pomost. I tutaj normalnie były walki, nie? Wręcz bym powiedział. Ogólnie o każde miejsce, bo tu jest tylko parę miejsc. To była taka walka, no nie, no tu walka była właśnie o ten pomost, nie? Ktoś zrobił pomost i tu normalnie się bili, wędkarze się po prostu pobili, nie? Chyba no, pobić się to nie pobili, ale tam... Chyba tak, chyba był, tak by było coś takiego, że tutaj było tak ostro, że nawet tam do rękoczynów doszło. Dla nas to już jest tam, no... No bo to głupki, no. Szczyt głupoty. Na rybie jeździ się po to, żeby tak, żeby odpoczywać, a nie tam, żeby się stresować. A to, że ryby nie biorą, no Jezus, no. Życie. Kiedyś będą brały, jak pójdziemy na emeryturkę i będziemy siedzieć nad wodą cały czas, nie? Wtedy ryby będą brały. Jak na razie, to niestety, no, przyjeżdżamy sobie zapolować na jakąś rybę, a że się nie udaje, no. Trzeba po prostu przyjeżdżać, nie? Łowić. No. Mnie też. To ryby też by mogły być jakieś, nie? Jakieś emocje mogły być chociaż. No. Ty masz cały czas masz emocje takie, że nie idzie tego zaciąć. No, no. I spławik pod wodą, a ryby nie ma. Ja już skończyłem z tym machaniem, bo Jacek mnie okrzyczał, że ja tu za mocno mu macham. Świszczę nad głową. I tak nie miałem żadnych brań, nawet żadnego skubnięcia do tego mikrodziga. No nic, jutro niestety jest niedziela i nigdzie nie jedziemy na ryby. Mamy jakieś tam swoje plany. Bym powiedział rodzina, dom, takie rzeczy. Za tydzień, nie? Gdzieś się... No, myślę, że tak, no. Ja bym chciał się wreszcie na tą nockę wybrać. Chociaż słabo to wygląda z tą pogodą, to no to chwilę się zmienia. Dzisiaj jest sobota, a przez 3 dni wcześniej padało, nie? No. Dzień, noc padało po prostu. No, z krótkimi tam przerwami 20-minutowymi chyba. Może godzina gdzieś tam była przerwy. Dzisiaj dopiero jest tak, że tam się zrobiło w miarę ładnie. Od rana jest w miarę słońce. Teraz troszkę się zachmurzyło, ale jeszcze jest dobrze całkiem. Taka totalna zmiana pogody, może dlatego też tam te ryby tak słabo biorą, nie? No ale my chyba już tutaj zakończymy tak jakby. No. Już zakończamy chyba tu już od pół godziny. Jacek nie może jej wyciągnąć.
tej ryby, nie? Życia. Nie, dobra. Nie, jeździcie, łówcie i cieszcie się z wędkarstwa. O, i to było... I to ale jest... ty raz, zaraz, nie da to tam. To jest wędkarstwo, nie rybactwo. Tak, tak, tak. Nie tak, można tego mylić. My jeździmy na ryby, nie po ryby. Tak, tak, bo jak nieraz się słyszy, że o, ja już ten, karta mi się zwróciła, no to to w ogóle za jakaś głupia gadka, bym powiedział. Co to jest za gadka, że karta wędkarska się zwróciła? Nam co wyjazd się zwraca, tak, karta ja wędkarska. No to, że... Chodzi o to, żeby no zapolować na tą rybę i cieszyć się, no, że jesteśmy nad wodą, no po prostu. No. No jak się może karta wędkarska? No jeśli w taki sposób wędkarze myślą, to dla nas to nie są wędkarze. To już niech lepiej te 200 czy tam ile złotych ta karta kosztuje. Lepiej idźcie do sobie do tego rybnego, kupcie tych ryb. Na pewno będziecie bardziej zadowoleni z tych wyjazdów na ryby. Bo tak jak my, to my się cieszymy z każdego wyjazdu. Wędkarstwo to jest przyjemność. No to jest właśnie ta przygoda. Wydawanie pieniędzy. No to już taka mniejsza frajda to wydawanie pieniędzy, no ale no jest frajda z tego, że no kupujemy jakieś nowe gadżety, próbujemy nowych stylów. To jest po prostu pasja. No, ktoś nas kiedyś zaraził i już tak zostało, no niestety. Dla nas liczy się przygoda, wyprawa po prostu, a ryby to już są na kolejnym miejscu, nie? Fajnie jak biorą, a jak nie biorą, to też fajnie. No. Yes. O, oj, oj, Jacek dorwał rybę. O, i jest coś tam, nie wiem co, ale... Jacek jeszcze nie wie co. O, mamy karasia, ale ładnego karasia. I zaplątałeś twoim, nie? Nie, piękny karaś, zaraz wam pokażę. Na zakończenie naszej wyprawy, no, a ja już się z wami żegnałem. A tu taki piękny karaś, zobaczcie. Takie ładne różowe ma pod brzuszkiem. To jest srebrzysty. Tak, to jest karaś srebrzysty. Na białe robaczki. Ale on chlapie, ale on chlapie. Ja się mówię, że nic nie bierze. No mi nic nie brało, no chyba będę musiał jeszcze rozłożyć trochę wędkę. Bardzo fajny karaś. Zobaczcie, piękny karasiek. Taki 70 deko będzie miał pewnie, co? 50? 50 deko. 50 deko gdzieś będzie miał. Nie ma. No. Bardzo fajny. Ja nie mówię, ale ja go zjem. Ty lubisz te karasie? Ja niestety nie. Ja przepadam za karasiami. No Jacek, to jest Jacka ulubiona ryba, nie? Pierwsza ryba to jest karp, druga to jest karaś, a później to nie wiem. Leszcze lubię. No super. Jestem jeden go w pierwszej siatki wrzucił, bo jakby był jeden, to może bym go wypuścił. No spróbuj do podbieraka, może i zahacz podbierak o coś. Tak, zostajemy chwilkę dłużej. Wyciągnąłem mojego arkusa, bolonkę. Miałem jedno branie. Niestety ryba się spięła i chyba spłoszyła wszystkie ryby. Ale to była też fajna ryba, coś na podobę Jacka karasia. Dobra, to my się pożegnamy i jeszcze chwilę połowimy. I pędzimy stąd. I będziemy stąd pędzić. Powiki będzie coraz słabiej widać. No, ja już tak słabo widzę, się wgapiam w to. No ale... Ja się pomyślę, że weźmie. No, pewnie, że tak. Cały czas z taką nadzieją, że on wróci do mnie. Także jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Także możecie zasubskrybować nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, bo wyprawy wędkarskie jeszcze na pewno będą i to nie jeden raz. No cóż, wielkie dzięki za suby i za te łapy, które już dostaliśmy. Piszcie komentarze. Może czegoś się nauczymy od was. Spróbujemy na każdy komentarz odpowiedzieć, jeśli będzie jakieś pytanie. A teraz będziemy już kończyć i... Dobra, to trzymajcie się i na razie, cześć.